Wziąłem ze sobą narzędzia. Wziąłem również prostownik. Aha, prostownik wziąłem, bo u Tomka zostawię akumulator. No właśnie, znowuż akumulator. Witam Cię w nowym pięknym dniu. Prawdopodobnie to naładowanie, co było ostatnio, nic nie dało. Chyba akumulator trzeba będzie wymienić. Mówiłem, witam Cię w tym nowym pięknym dniu? Chyba nie. Z samego rana jestem jeszcze zmęczony, zresztą widać, że zaspany. I znowuż problemy z samochodem. No niestety, tak to już jest, ale to wiesz, to nie jest taki problem, że problem, wielki problem, no nie? To jest po prostu problem eksploatacyjny. Jeżeli akumulator się wyczerpał, no to po prostu się wyczerpał, także to nie jest jakieś tam narzekanie, że samochód nie wiadomo jak się psuje i tak dalej, bo to jest eksploatacja, jakby nie było, no nie? Czas mija i niektóre rzeczy się kończą. No trudno, że teraz. Jest jeszcze drugie rozwiązanie. Ostatnio jak wyjmowałem, to zobacz, ja go... Ale nie, no było dociśnięte. Ja go po prostu nie przykręcałem, bo nie miałem tutaj klucza. Teraz już mam te klucze. Właśnie, między innymi po to sobie kupiłem. Nie miałem klucza, nie przykręciłem. I chyba, że nie ładował mi akumulatora. Bo do czego służy akumulator? Akumulator służy, to jest prąd, bateria, prąd, żeby uruchomić silnik. Jak silnik się uruchomi, to jest alternator, czyli silnik wytwarza jakby prąd poprzez alternator i z alternatora ładuje się akumulator, żeby był naładowany. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o prąd. Czyli tutaj jest główna bateria, która podczas uruchomienia jest potrzebna, właśnie tutaj ta bateria jest potrzebna do uruchomienia silnika, a później silnik się sam ładuje. Czyli można zrobić tak, że odpalić samochód, zdjąć akumulator i można jeździć bez akumulatora, bo wtedy jest niepotrzebny. Jeżeli jest jakiś mechanik i coś źle powiedziałem, to może mnie poprawić. A zapomniałem, że przecież ja jestem mechanikiem samochodowym, no nie? 6 lat się uczyłem jako mechanik samochodowy. Akumulator. Chyba umiem wymienić. A nie, przy wymianie tamtej nie było tak prosto. Nie. Idziemy razem z Tomkiem do pracy. Założyłem sobie dzisiaj czapeczkę, chociaż nie jest to tak bardzo zimno. Ale gdzieś tam Tomka zaczepił, tu nie będzie widać. Kolega, który choinki sprzedaje, a Tomek chce kupić choinkę, może zagadują, może się dogadują. Dzisiaj Tomek będzie, idziemy robić zdjęcia bombek, czyli będzie asystentem fotografa. Później idziemy nagrać z Marcelem film, czyli będzie kamerzystą i budowlańcem, bo idziemy zaczynać dzisiaj remont w domu. Będzie 3 fuchy dzisiaj załapał. A oprócz tego, że Tomek jest asystentem fotografa, to jeszcze scenografem, bo Tomek tutaj teraz wymyśla scenografię. Ja siedzę przy komputerze, coś tam tutaj szukam, ewentualnie montuję też film. A Tomek, proszę bardzo. A tutaj też jest Tomek. O, patrz, i mąka jest, tak? Zimę mamy. Jak ci ta praca podoba? Super. Głowa mi boli. Głowa cię boli, tak. Ty masz jaki zawód? Artysta? Murarz, tynkarz, akrobata. Murarz, tynkarz, akrobata. Nie, ty masz informatyk, tak? Podobno. Ty jesteś informatyk. Tak. A ty mechanik samochodowy, no to a ja żeśmy się zgrali. I robimy rzeczy właśnie, widzisz, takie. Tutaj już zmieniamy drugą scenografię, robimy takie ładne... w ogóle wczoraj byliśmy razem w sklepie, pokupowaliśmy właśnie takie od razu gotowe, fajne skrzyneczki. Bardzo fajne one są. Już przygotowane tak pod kątem aranżacji, to spoko. A teraz jeszcze jako ciekawostka. Faktycznie używamy mąki jako śniegu. Tam jest sitko i planuję zrobić zdjęcie takie, że sitkiem posypywać i żeby spadał śnieg. Także mąka do sitka i wtedy będzie po prostu ładny śnieżek. Nie, ta latarnia po środku, żeby była. Tutaj? Tak. Znaczy no tak bardzo po środku nie. No nie, ale dobra. No, ale tu górę będziesz wycinał, tak? Tak. Tu nie będzie tego patyka? Nie. Patyk, nie. To wszystko powycinam. Patyk powycinam, tutaj jakieś inne dodatki też. Kupiliśmy też do aranżacji takie oto ciasteczka różne, które sobie bardzo chętnie w międzyczasie podjadamy. Na odpadanie? Który to jest? Tu jest odpadanie. Gramy szybki mecz. Tomek dzisiaj wybrał czerwony kolor i pada, i czapkę. No i właśnie pytanie, dlaczego gramy? Dlaczego gramy? No, dlaczego gramy? A nie siedzimy w robocie, nie robimy bomb. Siedzimy, robimy bombek. Bombka bombnęła. Bombnęła, wypadła. Tak, własne zasady. Przetrwanie, tak jest. No właśnie, dlaczego nie robimy? Przed chwilą dostałem telefon.
I gramy teraz. Później wszystko wytłumaczę. Teraz ja dostanę telefon. Teraz ty. Albo wytłumaczę od razu. Mianowicie wpadka. Moja, powiedzmy, że wpadka. Tutaj się przyznaję, bo chociaż katalog miał być do końca roku, klient zrezygnował. Podczas jak robiliśmy te zdjęcia, to klient powiedział, że nie chce, że on już ma dosyć. I ja przyznaję, że tutaj jest dużo, znaczy no w zasadzie moja w całkowicie wina. No bo jeżeli chodzi o klienta, dał mi dużo wcześniej te bombki. Ale musisz wiedzieć, że tak. Robiłem wycenę tych bombek w marcu, klient dostał. Natomiast we wrześniu potwierdzenie, że robię. I jakby zacząłem robić te bombki, tylko robiłem je bardzo powoli, dlatego że nie wiedziałem o tym. Po prostu od października, miałem strasznie dużo roboty. Dla mnie, dla osoby pojedynczej jednak to było za dużo, żeby montować i filmy i wiesz, bo ty mi też widzisz, że grałem, ale no to powiedzmy to jest gra, nie wiem, godzinna, a my mówimy o czasie, że, bo o co mi chodzi, próbuję się w jakiś sposób wytłumaczyć, chociaż nie jest to wytłumaczenie, bo do czego zmierzam, tak pomieszane wszystko. Że po prostu klient powiedział, że nie robię tego katalogu i koniec, chociaż dla mnie on jest w 90% skończony. Ale po prostu miałem dużo innych prac. Nawarstwiło się to. Nie spodziewałem się, jak dużo tego będzie. Nie spodziewałem się, że dużo będzie miał na przykład Marcel współpracy. I jeżeli mówię o YouTubie, ale w ogóle poza YouTubem miałem inne prace. I cały czas coś się nawarstwiało. A za te bombki po prostu gdzieś tam nie mogłem się wziąć. Myślę też, że gdyby klient bardziej naciskał wcześniej, to byłoby inaczej. Bo było odpuszczone, ja mówiłem, że coś tam robię i robiłem, ale to było za mało i cały czas coś wypadało non stop, kiedy powiedziałem sobie już ostatni tydzień teraz, że tylko temu się poświęcam, cały czas coś wypadało, takie drobne rzeczy, a to przedwczoraj Kasia mi powiedziała, żebym pojechał z nią do lekarza w Łodzi i wiesz ile zeszło? No tak, ale wiesz, mieliśmy jechać do lekarza i na 11.30, czy tam na 11.30, czy na 12.30, a wróciliśmy, bo jeszcze kupiłem, szybko wpadłem do tego, do sklepu budowlanego, żeby kupić jakieś rzeczy i wróciliśmy po 18. I cały dzień mi wypadł. Masakra. Czy ja mogłem ten guzik oderwać? Dlaczego? No bo czerwony jest dzisiaj moim. Nie, nie, nic nie odrywaj. No i postanowiłem, Tomek, albo wracamy, albo rozrywka. No i gramy. Ależ mnie zrobił, Tomek! Nie podoba mi się! Nie podoba mi się! I tutaj Messi zakręcił! Jak ty to zakręciłeś? Tego to nawet padnie, wie. Zobacz, ja cię kręcę i bramka, Tomek wygrywa na razie. Ja zapomniałem, że my gramy na odpadane i to jest rozgrzewka, bo pierwszy mecz jest na odpadane, a dopiero później jest właściwy. Także Tomek, bój się. Tomek grał jednego mniej, czyli zawodnik, który strzeli bramkę, to zmniejsza opuszcza mu się... plac gry. Opuszcza plac gry. Nie wiem, czy ten, który strzeli... Nie. Obojętnie, wyrzucany jest któryś tam z drużyny. Dwa razy strzelił, myślę się. Messi strzelił dwie bramki. Tak. I gra nadal? No. Czy na odpadane? No, bo wziął mecz od nowa. No dobra, niech będzie. Tak? Na odpadane? Pierwszy mecz wygrany. No dobra, to dzisiaj grałem tylko na odpadane, do dwóch. Do dwóch. A później Voltę. Wierzę, no, nie wierzę. 92 minuta, ja wygrywałem 3-0 i przegrywałem 4-3. A ja sobie olałem. Po prostu 3-0 wygrywam. To luz. No i wiesz, było 3-2, mówię, 3-3 i 4-3 przegrałem. Nie, no jeszcze szansa. No jak? No co, wezmę ten i koniec. Może doliczy. I co? Widziałeś? A nie! Nie, tam. Nic, sędzia by odgwizdał. Przegrałem, czyli jest w meczach 2-1. Ostatni gram. Znaczy nie, pierwszy był rozgrzewkowy, czyli 1-1. To zmieniasz, to się zjeznął? Zobaczymy teraz, czy akumulator... O! Naładowany. Dobra, siadaj. A, z drugiej strony siadasz, tak, Marcel? Nasz samochód nie odpalił, niestety. Teraz szybko z Marcelem robimy miniaturkę. Wszystko w pośpiechu, szybko. Na jego film, Bakugan. Żeby jeszcze dzisiaj wrzucić ten filmik. Dobra? To ile dzisiaj straciłem? Dzisiaj mniej więcej straciłem około 7 tysięcy złotych. Serio. Ale serio. Na co? Nie to, że na co. Nie to. Tylko, że nie zarobiłem.
bo ten klient z bombek się wycofał. Powiedział mi, że chociaż tak naprawdę termin był do końca roku. Nie mieliśmy umowy podpisanej do końca roku i powiedział, że ja siedziałem, wiesz, tam po nocach i tak dalej. I ci zrezygnował? Tak, i powiedział, że nie chce tego katera. I nic nie dał? No i nic nie dam. Nic nie dał, nie tylko, że nic nie dał, no to ja bym zarobił około 7 tysięcy złotych. I ten czas poszedł po prostu gdzieś tam. Ale trzeba być po prostu chamskim. No wiesz, różnie to można, gdybyś był na jego miejscu. Kurde, pracowałeś, ja ci pomagałem nawet. No właśnie, ty też pomagałeś. Kurde, pracowałeś, ja widziałem, cały czas były jakieś bombki, a ten ci nic nie dał, nawet nie wiem. Kurde, ale no zobacz. Ja trzeba być chamskim. Biznes. Nie, Milon, to nie ja tak do końca. No ale zobacz, jakbyś stanął, jakbyś był po drugiej stronie, trzeba zrozumieć drugą stronę. Że no wiesz, trzeba zrozumieć drugą stronę, że chciał katalog, a on nie potrzebuje, bo on robi raz na 5-6 lat katalog, więc zrobi sobie za rok. I teraz faktycznie, nie wiem, może się uda mi dogadać z nim, żebym chociaż jakieś, nie wiem, 2000 wziął za te bombki. Wiesz, o co chodzi? No bo ja mam wszystkie bombki, zdjęcia mam porobione. Ja mam zdjęcia porobione. Siedziałem po nocy i robiłem. Być może jakby było tak jak kiedyś, co prowadziłem agencję. W ogóle, to mi się Milo, a mówię tobie, żebyś wiedział. Pierwszy raz w życiu mi się to zdarzyło. Nie to, że nie spóźniłem się, tylko że w ten sposób taka sytuacja pierwszy raz miała miejsce, że nie wyrobiłem się z robotą i ktoś zrezygnował w trakcie, no nie? Pierwszy raz tak miałem. W całym, ile mam firmę, ile? 20 lat i nigdy mi się tak nie zdarzyło. Były jakieś na przykład obsuwy, coś tam, terminy, drukarnia nieraz zawaliła, może nieraz coś ja, ale takie drobne ten, ale tak żeby nagle ktoś tam powiedział, że nie, on nie chce i tak dalej, to koniec, to chyba nigdy nie miałem, chyba nigdy. No i nie dość, że trochę włożyłem pracy, to jeszcze mniej więcej 7 tysięcy złotych stracone. Życie. No niestety. Życie, no dokładnie. Nie jest to, wiesz, tak tragedia jakaś, żebym... Życie jest... Ale ja to takie rzeczy wszystkie chłopakom mówię, żeby uważali. Jak tutaj można by było rozwiązać ten problem? Trzeba by było... Musiałbym mieć ludzi. Albo zadzwonić do tych grafików, którzy kiedyś u mnie pracowali. Może tak powinienem zrobić. I im to oddać. Czyli powinienem zrobić tak naprawdę to, co kiedyś robiłem. Czyli zarządzałem firmą, a inni robili, a nie ja wykonywałem. A teraz wiesz, ja jakby powróciłem, montaż sam robię, tak samo mógł ktoś inny montować. No dobra, no nie ma co rozczulać się. Trudno. Było, minęło. Życie. Życie. Święta są, więc trzeba się jakoś cieszyć z tych świąt. Dobra, dzięki za oglądanie i cześć.